Będzie nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na jego zaprojektowanie i wybudowanie, a gotowe powinno być za około 2 lata. Poprzednie schronisko zostało zamknięte w 2021 roku. Paweł Jędrusik. Schronisko w Mysłowicach zostało zlikwidowane, bo znajdowało się zbyt blisko innych zabudowań. Teraz miasto chce zbudować nowe i ogłosiło przetarg w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Nowe schronisko ma powstać przy ulicy Świerczyny. Będzie zabudowana boksami, będą również pomieszczenia biurowo-socjalne, wybiegi dla piesków. W mieście przekonują, że inwestycja jest potrzebna, bo tylko w ciągu roku do schroniska będzie trafiać około 150 zwierząt. Zwierząt bezdomnych jest dużo. Wiadomo, nie wszystkie z nich są to zwierzęta, które ten dom utraciły stale. Niektóre odbierają właściciele. Jednak wiadomo, że budowa schroniska też przyspieszy proces, w którym czas ten, który zwierzę spędzi w schronisku, ponieważ właściciel będzie miał bliżej, będzie mógł szybciej to zwierzę odebrać. Ulgę z kolei poczuje schronisko w Sosnowcu. To tam po likwidacji schroniska w Mysłowicach trafiały zwierzęta z sąsiedniego miasta. Na pewno to odciąży schronisko, bo w tamtym roku przyjęliśmy z samych Mysłowic 134 psiaki, w tym roku do lipca 87. Więc na chwilę obecną można powiedzieć, że jest to do 15% całego stanu. Na budowę schroniska Mysłowice otrzymały dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 30 milionów złotych. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować cała inwestycja.